Cześć. Dzisiaj krótki filmik na temat gęstości krwi, związany z tym, że po prostu byłem na badaniach i widzę, jest trochę zapytań na ten temat. Czyli gęstość krwi. Co się na to składa? Hematokryt, hemoglobina, czerwone krwinki. Te trzy parametry są głównymi wyznacznikami gęstości krwi. Nie tylko sam hematokryt, jak to większość głąbów, że tak powiem, uważa, ponieważ hematokryt sam w sobie jest wyznacznikiem ogólnym, jakby najprościej powiedzieć, ogólnej objętości czerwonych krwinek w całej krwi. Czyli jakby powiedzieć stężenie po prostu. Czyli jak można to uregulować? Wszędzie można wyczytać zresztą sam hematokryt, czym jest spowodowany. Wiadomo, te trzy parametry, one są ze sobą powiązane tak czy siak, także jeden może wywindować drugi, ale jeżeli mamy tylko problem z samym hematokrytem, jest za wysoko, to nieważne ile pijemy tej wody, płynów spożywamy, nadal jest to po prostu dla naszego organizmu za mało, ponieważ nasza krew nie jest odpowiednio rozwodniona, najprościej mówiąc. Dlatego właśnie będzie ten hematokryt lekko za wysoko, ewentualnie około ciut wyżej niż zazwyczaj. Ale ogólnie te trzy parametry są i tak ze sobą powiązane. Jak obniżyć właśnie tą ogólną gęstość krwi, czyli te trzy parametry? Nie będę podawał gdzieś tutaj jakichś wzorów, przykładów i tak dalej, bo po prostu dla kogoś może to nie pasować, nie być dobrane, najprościej mówiąc. Co faktycznie można zrobić w pierwszej kolejności? Zbadać, sprawdzić, ile spożywamy tych płynów. To będzie i tak najważniejsze. Czy właśnie gdzieś tutaj nie stosujemy jakichś środków, które mocno podbijają naszą produkcję czerwonych krwinek plus dieta, gdzie faktycznie można już tutaj będzie trochę się problemów nabawić. Także to jest ogólnie, najprościej, najkrócej mówiąc, gęstość krwi. Trzy parametry, nie jeden, nie hematokryt tylko. Sam hematokryt, tylko i wyłącznie hematokryt jest związany z za małą ilością nawodnienia. Przede wszystkim, tak na szybko jeszcze, czy upusty krwi coś pomogą? Strzał w kolano, najkrócej mówiąc, ponieważ dla naszego organizmu jeszcze zależy, ile upuścimy, jak upuścimy i tak dalej, to też nie jest aż takie proste. Ale większość ludzi i tak zrobi to źle, organizm i tak odbierze to jako utratę krwi, przez co będzie chciał zrekompensować tą utratę szybciej. W związku z tym z lekkiego problemu możemy zrobić sobie duży problem i mocno zagęścić sobie, bydlak ciągnie, z psem jestem. Możemy narobić sobie jeszcze więcej problemów, ponieważ organizm będzie chciał zrekompensować tą utratę krwi i właśnie odbije nam się to dwa razy mocniej niż było. Czy stosować aspirynę? Nie. Aspiryna jest zdecydowanie za mocnym środkiem. Nie nadaje się do doraźnego. Do leczenia gdzieś tutaj, jeżeli mamy problem z zbyt wysoką gęstością krwi ogólną. Jaka profilaktyka? Nie zalecę, ponieważ to trzeba dobrać indywidualnie. Przede wszystkim jeszcze, czy ktoś nie ma jakichś chorób po prostu, gdzie tutaj może wystąpić ta gęstość krwi trochę wyższa i czy nie przyjmuje jakichś leków dodatkowych innych. Dlatego poza nawodnieniem nic Wam nie doradzę, ponieważ resztę trzeba już dobrać. Poza nawodnieniem i po prostu już tej dietą, bo to ma też bardzo często duży wpływ, a jest niedoceniane. Także myślę, że dość krótko, jasno powiedziałem, bo w sumie to samo można wyczytać w goglach, także też nic wielkiego nowego Wam nie powiedziałem, ale myślę, że mimo, że nic nowego, to i tak dla większości ludzi będzie to jakąś nowością, bo mało osób się edukuje, mało osób czyta.